Dziś dosłownie gruchnęła wiadomość o tym, że powiat znalazł genialny pomysł na uratowanie środowiskowej świetlicy dzieci z chmur. W tym momencie skojarzył mi się dowcip z głębokich 90. o dwóch skinach, którzy uratowali staruszkę. W jaki sposób uratowali? O co przestali ją kopać? Z tą różnicą, że ta konkretna staruszka nie przestała być kopana, tylko znaleziono kogoś, kto po całej akcji posprząta. Na razie starczy tych grubo ciosanych metafor i przejdziemy do szczegółów, które poznaliśmy na dzisiejszej konferencji. A na deser parę słów o tym, jak wędkowa ideologia tkwi w głowach naszych rodzimych liberałów. Na konferencji dowiedzieliśmy się, że świetlica ma prowadzić nowe stowarzyszenie, związane specjalnie do tego celu przez rodziców wychowanków. Ponieważ z tego, co ptaszki ćwierkają, już 28 listopada ma być uchwała rozwiązująca świetlicę w dotychczasowej formie. A samo rozwiązanie ma nastąpić ostatecznie w grudniu. Rodzice mają oszałamiający okres 41 dni na przygotowanie wszystkiego do działania nowej instytucji. Ponieważ błysk w mediach jest ważniejszy od rozsądku, zaproponowano by na szybcika założyć tak zwane stowarzyszenie, zwyczajnie składające się tylko z 3 osób, nie posiadające pełni możliwości czy nawet wpisu do KRS. A gdy już Rada Powiatu się odbędzie, przekształcić je w pełnoprawne stowarzyszenie, czyli takie posiadające statut, władzę i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście to nie wszystkie różnice między tymi stowarzyszeniami, ale to nie jest w tym wszystkim najciekawsze. Ważny jest brak. Brak czasu i brak wiedzy, którą trzeba sobie przyswoić, oraz brak kompetencji, które trzeba nabyć, a przede wszystkim brak pewnych pieniędzy, które dopiero trzeba pozyskać. Bo prowadzenie świetlicy to nie tylko roczna opłata mediów i wyżywienie dzieci, którą zapewnią sponsorzy. Największą kwotę stanowią wypłaty dla profesjonalnej kadry, ponieważ dzieci w świetlicy potrzebują odpowiedzialnych i merytorycznych opiekunów. O tych pieniądzach wspomniano raczej jako o kolektywnej jednorazowej zrzutce, a nie długoterminowym sposobie na stabilność. Oczywiście można po polskiemu, jak proponuje starostwo, łatać wolontariatem, który raz jest, a raz go nie ma. Przypomnijmy, że świetlice pracują codziennie w godzinach od 13 do 18, czyli 5 godzin dziennie razy 7 dni w tygodniu i 4 tygodnie, a więc 140 godzin miesięcznie, nie licząc czasu potrzebnego na posprzątanie obiektu czy przygotowania do zajęć. W świetlicy przebywa około 30 dzieci, którym często trzeba indywidualnie poświęcić czas. Nie da się tego zrobić bez etatów, a co za tym idzie dofinansowania minimalnego na poziomie 150 tysięcy złotych. Oczywiście licząc, że zarządzanie placówką przyjmą w 100% rodzice. Czy te 150 tysięcy w skali roku to dużo? I tak, i nie. To kilka miejsc parkingowych, 3 metry autostrady, czy 1 000 planowanego dochodu powiatu na rok 2019. Z drugiej strony, dla nowego podmiotu to ogromna kwota, którą trzeba pozyskać i to dość ekspresowo, by dotychczasowi opiekunowie mogli pozostawać na swoich stanowiskach. Ważne też, że nie wystarczy jednorazowy gest serca. Potem na działalność trzeba pozyskiwać co roku, by świetlica mogła funkcjonować. Potrzeba osób, które co roku będą pisały projekty i rozliczały oraz bały o prawidłowe wydatkowanie także wtedy, jak władza w powiecie po raz kolejny przejdzie z rąk do rąk. W całej tej sprawie najważniejsze jest to, że instytucja państwowa po raz kolejny przerzuca swoje kompetencje i sposoby finansowania na niestabilny podmiot, jakim jest Stowarzyszenie Rodziców. Co się bowiem stanie, jak dzieci rodziców, którzy są w stowarzyszeniu, wyjdą z tej placówki? Czy oni nadal będą mieli chęć się nimi zajmować? Czy znajdą się następców, którzy będą chcieli po pracy zdobywać kompetencje do zarządzania stowarzyszeniem? Czy praca zarobkowa osób, które raczej nie pracują w biurach, pozwoli im wygospodarować tyle sił, by ciągnąć drugi etap, jakim jest stowarzyszenie? Na te pytania odpowiedzi nie dostaniemy prędko, ale wiem, że ten nowy twór może posłużyć do przerzucania winy i w razie niepowodzenia to na rodzicach będzie spoczywać cała odpowiedzialność za upadek przedsięwzięcia. Na koniec o ideologii, w której pławią się nasi rodzimi liberałowie. Rodzice dostali przysłowiową wędkę, teraz sami będą odpowiedzialni za los instytucji, do której uczestniczą ich dzieci. Takie stowarzyszenia przecież działają, prowadzą szkoły, przedszkola czy innego rodzaju kluby dziecięce. Więc wszystko okej, państwo daje obywatelom możliwość usamodzielnienia i pokazania możliwości. Wędka za moment zacznie sama łowić ryby. I wtedy pojawia się jedna natrętna idea, przez którą przeprowadzę was jak Sherlock Holmes w momencie rozwiązywania zagadki filmowej. Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego. Wsparcie w niej otrzymują dzieci. Otrzymują je w codziennej edukacji, a także w tym, by mogły zjeść tam ciepły posiłek. Edukację i posiłek zapewnia się tam, ponieważ często nie mają tego w domu.
którym zarządzają rodzice, czyli nowe władze stowarzyszenia. A teraz niech was to wciąga. Nie, drodzy liberałowie, to samo rozwiązanie nie jest dobre dla wszystkich, a świetlica środowiskowa to nie przedszkole prawniczo-medyczne na przedmieściach zarządzane przez rodziców, by dziecko miało lepszy start.